Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchacie MLS.pl, pierwszego odcinka nowego podcastu w polskiej sieci na temat amerykańskiej piłki, ale przede wszystkim Major League Soccer. Jesteśmy obecnie, no właśnie, w dwóch miejscach. Polska i USA, mamy łączenie po drugiej stronie kabla. Jest ze mną bloger sportowy z USA, założyciel papatomski.com, współpracownik m.in. nowego dziennika i Super Expressu, pasjonat MLS od 96 roku, kibic wszystkich nowojorskich drużyn. Co tu dużo mówić, Tomasz Moczerniuk. Witam serdecznie, z drugiej strony oceanu, czyli z Polski, dla Państwa mówi Adam Kotleszka, dziennikarz sportowy, który o MLS pisze od 2010 roku na kilku stronach, w ostatnich latach na lovefootball.pl. Adaś to jest także założyciel pierwszego polskiego fanpage'u o amerykańskiej piłce, zapaleniec amerykańskiej i australijskiej piłki, pracuje w radiu. Witamy, Adasiu. Witamy, tyle z formalności. Chcieliśmy się Państwu przedstawić. Nie jesteśmy anonimowi. Mam nadzieję, że jakąś wiedzę Państwu postaramy się przekazać. Dzisiaj podzieliliśmy sobie ten podcast na trzy tematy. Pierwszy, jesteśmy świeżo po meczu reprezentacji USA. Dania USA, mecz skończył się przegraną Youngs. Podopieczni Klinsmana przegrali 2-3 z Danią. Tomku, jakie są Twoje odczucia generalnie po tym spotkaniu, bo chciałem tylko zauważyć ciekawą sprawę. Po mundialu rozegrali Amerykanie 8 meczów. Tylko 2 wygrali, zaliczyli 2 remisy i 4 razy przegrali. To jest czwarta porażka Amerykanów od mundialu, od czerwca 2014. No niestety ta tendencja do gorszej gry Yankeesów trwa. Statystycy wyliczyli, że w 7 z ostatnich 8 meczów tracą bramki w ostatnim kwadransie gry. Dlatego też albo przegrywają, albo remisują. To na pewno należy wyeliminować w pierwszym rzędzie. Myślę, że Klinsmann ma spory ból głowy, nie tylko dotyczący kadry, bo w tej kadrze, jak wiadomo, widać było gołym okiem. Jeżeli brakuje Clinta Dempsey, no to tam za bardzo nie ma, nie, czy nawet Jermaina Jonesa, nie ma kim łatać tych wielkich, wielkich dziur. Nie wiem, czy Bertie Vogt, którego Amerykanie teraz wczoraj bodajże powołali na specjalnego doradcę technicznego, Bertie Vogt, który przecież prowadził kadrę Niemiec, kilkadziesiąt razy występował w niemieckiej reprezentacji, ma przyglądać się zawodnikom z Europy, czyli w dalszym ciągu wygląda na to, że ten trend ściągania, szukania zawodników, takich tych farbowanych lisów, kolokwialnie mówiąc, będzie trwał. Szkoda, bo moim zdaniem śledzimy ligę, którym moim zdaniem można byłoby dać szansę. Ten mecz z Danią udowodnił, że Klinsmann tak naprawdę no, nie darzy sympatią ligi. Nie powołał ani Besslera ze Sportingu, ani Grahama Zusi, ani Geoffa Camerona, który już co prawda w MLS nie gra, ale jeszcze do niedawna zarabiał na chleb kopiąc w Ameryce. Jakie były Twoje spostrzeżenia? Przede wszystkim rzuciło mi się w oczy ilość zawodników z Major League Soccer. Patrzę sobie właśnie na skład. Jest Altidor z Toronto, jest Zardes z Galaxy, mamy Bradleya z Toronto i Nika Rimando w bramce z Realu Salt Lake. Czyli mamy 4 zawodników tylko, to jest moim zdaniem mała liczba, w wyjściowym składzie. Po przerwie jeszcze pojawił się jeden zawodnik, więc łącznie mieliśmy tylko 5 graczy z MLS. To jest ciekawa tendencja, myślę, bo teraz, kiedy mówi się o tym, że liga przeżywa swój ogromny wzrost zainteresowania, no i co za tym idzie również poziomu, Klinsmann decyduje się na to, żeby zagrać tylko 5 zawodnikami z MLS w całym spotkaniu. Przecież to tylko towarzyski mecz, tutaj właśnie można testować tych mniej doświadczonych piłkarzy. Zagrali, popatrzmy, Bradley, czołowa postać, z kapitan w dodatku pod nieobecność Dempseya, Altidor, bramka i asysta. Zardes, no to jest ta wschodząca gwiazda, powiedzmy, być może dopiero reprezentacji, czyli zagrał fajnie, całkiem dobry mecz. No Rimando to jest, myślę, pierwsza opcja, jest jeszcze Brad Guzan, ale to jest jedna chyba pierwsza opcja po tym, jak Tim Howard ogłosił czasową rezygnację z reprezentacji USA, więc myślę, że wszyscy ci zawodnicy, którzy powołani zostali z MLS, odegrali ważną rolę w tym spotkaniu i odgrywają w ogóle bardzo ważną rolę w reprezentacji, więc ciekawy trend, aczkolwiek myślę, że Klinsmann powinien bardziej zaufać piłkarzom z rodzimej ligi właśnie. Zgadzam się w 100%. Myślę, że takie mecze, gdzie nie gra się o stawkę, gdzie to są typowo towarzyskie gry, powinny dawać zarówno szkoleniowcowi sytuację, żeby miał
pole przeglądu, żeby przetestował zawodników z rodzimej ligi. Być może sugerował się tym, że Liga MLS to jest taka ciekawostka dosyć specyficzna dotycząca tej ligi, że nie przerywa swoich rozgrywek w terminach FIFA. Być może chciał pomóc na przykład Sportingowi Kansas City, który niestety po trzech kolejkach jest na ostatnim miejscu konferencji zachodniej. Oczywiście nie wiem, czy akurat, być może to akurat pokazuje, że Klinsmann, ulubionym klubem Klinsmana w Ameryce jest Sporting KC, tak pół żartem, pół serio, ale nie sądzę. Myślę, że jednak Klinsmann w dalszym ciągu będzie szukał, czego dowodzą nawet kolejne powołania dla Ventury Alvarado. To jest człowiek, który trafił do reprezentacji z Meksyku. Co prawda wygrał z klubem Ameryka Mistrzostwo Meksyku. Ma 22 lata. Ale nie wiem, czy to jest człowiek, który będzie materiałem na pierwszą jedenastkę. Mnie w tym meczu nie przekonał. Dobrze, że wspomniałeś o tym Meksyku. W wyjściowym składzie Amerykanów na mecz z Danią dwóch obrońców, czyli no połowa z defensywy, Michael Orozco, meksykańska Puebla, Greg Garza, lewa obrona, Tijuana. Obaj zawodnicy z Meksyku. To jest też ciekawy trend, myślę, bo Liga Meksykańska, nie wiem jak to jest odbierane w Stanach Zjednoczonych, ale ona bardzo, myślę, też wzmocniła się w ostatnich latach. Jak to w ogóle wygląda? Amerykanie śledzą te rozgrywki. Ja z tego, co gdzieś czytałem, wiem, że naprawdę dużym zainteresowaniem cieszy się właśnie tamta Primera División. Tak, ale to wynika głównie z dużej ilości populacji Meksykano-Amerykanów w Stanach. Mamy tutaj 5 całodobowych latynoamerykańskich kanałów, gdzie dominują albo opery mydlane w ciągu dnia, a wieczorami piłka nożna. Także tych transmisji z meczów jest naprawdę, naprawdę sporo. Klub Ameryka to jest taki eksportowy klub, któremu praktycznie kibicują wszyscy Meksykanie w Stanach. Ja pamiętam jeszcze przed MLS, wtedy w niedzielę, jak człowiek rano wstawał, to zawsze na kanale włoskim leciała Serie A, a zaraz potem na kanałach hiszpańskich oglądało się tak jak mecze. Powiedziałeś, cieszy się dosyć fajną renomą, ta liga się tutaj cieszy w Stanach, ale wśród takich latynoamerykańskich odbiorców. Amerykanie nie śledzą tej ligi, tacy rodzimi, głównie jeżeli już, to właśnie poprzez pryzmat tych zawodników, którzy są w kadrze i którzy grają w Meksyku, bo jeszcze oczywiście w pierwszym składzie po przerwie pojawił się Alfredo Morales. Jesteśmy po meczu z Danią, a Amerykanie mają już bardzo napięty ten kalendarz. Już 31 marca, więc w ostatni dzień marca, zmierzą się z kolejnym rywalem europejskiej klasy. Myślę, że nawet silniejszym od Danii, Szwajcaria, zwłaszcza na własnym terenie. Po tym meczu z reprezentacją Danii sam jestem ciekawy, jakim składem wyjdzie Klinsmann na Szwajcarów. Helweci przecież już na mundialu udowodnili, że no to jest zespół, z którym już teraz każda reprezentacja musi się liczyć. Jeżeli w końcu Amerykanie nauczą się grać w tych drugich połowach, zwłaszcza, bo przecież dobrze wspomniałeś, że w ostatnich kwadransach tracą mnóstwo goli, ale ja sobie znalazłem jeszcze ciekawą statystykę inną. Oni po mundialu 11 bramek strzelili, 13 stracili. W tym w drugich połowach stracili 11 z tych 13 wszystkich bramek. To jest niesamowita statystyka. Jeżeli je nie poprawią, no to Szwajcarzy wybiegani, bardzo dobrze przygotowani fizycznie, nastrzelają mi tam w drugiej połowie 2-3 bramki spokojnie, więc myślę, że Klinsmann ma duży ból głowy i będzie naprawdę miał co robić. Sam jestem ciekawy, jak zestawi tą defensywę, bo mówiliśmy o tym, że ona w tym meczu z Danią była zestawiona już bardzo eksperymentalnie. Brooks, Orozco, Garza, no są zawodnicy, którzy zazwyczaj ze sobą nie grają. Myślę, że przeciwko Szwajcarii wyjdzie jeszcze inny skład. No i tutaj obawiam się tak najbardziej, bo ofensywy się nie boję. Myślę, że tam Altidore na pewno sobie poradzi. Nawet pod nieobecność Dempseya to Amerykanie nie tracą aż tyle. Ja myślę, że w tym meczu będzie jeszcze więcej eksperymentów niż w meczu z Danią. Nie przekonał mnie ten mecz z Danią. Był taki nijaki. Po raz kolejny to były jakieś takie pojedyncze zrywy. Amerykanie oddali 2 strzały na bramkę i te 2 wpadły. Na pewno więcej trzeba siły ognia, żeby ogrywać tak doświadczonych rywali jak Duńczycy. A Szwajcarzy podejrzewam, że postawią poprzeczkę jeszcze wyżej.
Dzisiaj prowadzą z Estonią 3-0, także spokojnie zainkasują 3 punkty. I na luzie przygotują się do meczu ze Stanami, gdzie tak naprawdę o nic nie będą walczyć, tylko o, być może to też będzie dla nich okazja dla przetestowania zawodników rezerwowych. Także szczerze powiedziawszy, nie wróżę nic dobrego w kolejnym meczu Amerykanów. Czyli jesteśmy bardzo podobnej myśli. Miejmy nadzieję, że za tydzień uda nam się już coś pozytywnego powiedzieć, bo faktycznie dwa strzały Amerykanów, dwie bramki i to by było na tyle w tym meczu z Danią. To jeszcze tylko na koniec dodam, że po meczu ze Szwajcarią reprezentacja Youngs zmierzy się 16 kwietnia z Meksykiem, 5 czerwca z Holandią, 10 z Niemcami, no a potem już złoty puchar CONCACAF, a więc no rywali sparingowych mają naprawdę, co tu dużo mówić, no świetnych, możemy im pozazdrościć jako Polacy, ale faktycznie wyniki mogłyby być lepsze. Myślę, że tym sobie zakończymy wątek reprezentacji. Przechodzimy już do tego, co Tygrysy lubią najbardziej, podobno. Major League Soccer. Kolejny weekend z MLS przed nami. Tomku, wybraliśmy sobie jeden mecz jako spotkanie kolejki. FC Dallas Seattle Sounders. To będzie pierwsza 30 w Polsce, ale dorać Polakom, polskim kibicom tutaj na miejscu. Warto wstawać dla tego spotkania? I tak, i nie. Na pewno warto, jeżeli chce się zobaczyć w akcji drużynę, która jest no, niespodzianką, bo powiedziałeś, że to, co Tygryski lubią najbardziej, Liga MLS, która, no, która ma swoje korzenie, której korzenie sięgają 20 lat wstecz. Dla mnie, co lubię w tej lidze, jest to, że jest szalenie nieprzewidywalna, że tabela jest zawsze spłaszczona, że nie ma takiego faworyta, który by rok w rok wszystkich przeciwników radził sobie z wszystkimi przeciwnikami. O czym świadczy to, że w stawce 20 zespołów w tym roku tylko jeden po trzech kolejkach jest niepokonany i tylko jeden po trzech kolejkach nie zdobył nawet punktu. Tym niepokonanym jest właśnie ekipa Dallas, która no, w pierwszych dwóch meczach pokazała ciekawą piłkę. W tym ostatnim meczu z Filadelfią nie zaprezentowali się ciekawie, a jednak zgarnęli 3 punkty, no, tylko mówię, głównie dzięki temu, że grali z jednym, z przewagą jednego zawodnika więcej. Teraz ten mecz z Seattle, no, mają troszeczkę problem, bo nie będzie 5 czy 6 zawodników, którzy zostali powołani na różne kadry. Seattle ma inny, ma troszeczkę więcej komfortu, bo tam oprócz jednego zawodnika i oprócz kontuzjowanego Clinta Dempsey będzie w zasadzie pełny skład. Także z tego tytułu na pewno warto będzie ten mecz obejrzeć, żeby zobaczyć, jak Dallas, które tradycyjnie dobrze zaczyna, dobrze wchodzi w sezon, będzie sobie radzić z Seattle, który od lat należy do czołówki. Natomiast z drugiej strony tym, którzy się obudzą i którzy będą oglądać ten mecz, no od razu chcę powiedzieć, że to może być, przynajmniej po stronie Dallas, takie troszeczkę starcie rezerw. Właśnie z tego względu, że niemal połowa kadry zawodniczej wyjechała na zgrupowania, na mecze reprezentacji. No właśnie, dobrze, że o tym wspominasz, bo FC Dallas na razie 3 mecze, 3 wygrane, ale przy każdej wygranej wydatna pomoc Blesa Pereza, czyli tego Panamczyka. No w świetnej formie jest zawodnik, 3 bramki na starcie sezonu, lider klasyfikacji strzelców razem właśnie z wymienianym przez ciebie Dempseyem, ale on i jego chyba także nie będzie, co? Bo ja nawet nie sprawdzałem, ale Panama w ten weekend chyba też ma jakieś spotkanie, także ja nie jestem przekonany nawet, czy będzie najlepszy zawodnik FC Dallas, a więc ten, który odpowiada za strzelanie tych bramek, on strzelał i San Jose w tym pierwszym meczu, 1-0 po jego bramce właśnie, no i ze Sportingiem KC 2 bramki Pereza, więc no bardzo zawodnik, od którego wiele zależy w drużynie. Tak, to jest człowiek, który gra od 14 lat. To jest człowiek, który w 2001 roku zadebiutował w reprezentacji Panamy. Grał już w niej 86 razy, strzelił 36 goli, czyli to jest taki 34-latek, ale który w dalszym ciągu ma niesamowitą intuicję pod bramką, który praktycznie w każdym klubie, który reprezentował, był skuteczny. No i teraz opiera się na nim gra FC Dallas. Nie będą mogli skorzystać z jego usług szkoleniowcy lidera. Oscar Pareja to też jest ciekawa postać.
Niedawno słuchałem powiedzi Ryana Hollingsworth'a, Hollingsheada, który strzelił drugą bramkę w meczu z Filadelfią. To jest też taki ciekawy chłopak. Wrócił do MLS po rocznym rozbracie z tego tytułu, że po tym jak wybrali go do draftu, jego brat, który jest pastorem w jednym z kościołów chrześcijańskich, ale nie takich bez denominacji, jego brat poprosił go o pomoc, że buduje kościół, że chce, żeby Ryan przyjechał mu pomóc. Ryan pojechał, spędził rok w zasadzie jak z tego co opowiadał, to robił wszystko. Od brudnej roboty był i od nauczania wiernych robił naprawdę, naprawdę wszystko. No i po roku wrócił do MLS. Dużo ludzi mówiło, że jemu się nie powiedzie, że sobie furtkę już zatrzasnął na dobre, a jednak w tym meczu z Filadelfią udowodnił, że stać go na, że jest w dalszym ciągu skuteczny, że stać go na powrót do wielkiej piłki. I on właśnie podkreślał wielką, wielką rolę w tym wszystkim, co się dzieje w FC Dallas, Oscara Parechy. To jest trener, dla którego zawodnicy chcą grać, który ma niesamowite zrozumienie z zawodnikami. Także myślę, że to jest Kolumbijczyk, zna ligę doskonale. Myślę, że jeżeli Dallas ma upatrywać w tym meczu z Seattle jakieś szanse, no to właśnie dzięki trenerowi. No to świetnie, że o tym wspomniałeś, bo ja też chciałem powiedzieć na jego temat słów parę, bo patrzyłem sobie na transfery w ogóle FC Dallas przed tym sezonem. Oni nie poczynili jakichś wielkich ruchów. To nie jest zespół, który ma jakieś wielkie nazwiska w składzie. Z takich bardziej znanych piłkarzy, którzy mają już doświadczenie w MLS, Kyle Becker, Toronto FC i Atiba Harris z Earthquakes. No i to na tyle. Nie odeszło też zbyt wielu piłkarzy, więc ten skład został praktycznie niezmieniony. No i faktycznie rozpoczęli piorunująco. Sam jestem ciekawy, jak to dalej będzie się toczyło w Teksasie. No i myślę, że właśnie takim dobrym sprawdzianem formy będzie mecz z Seattle, którzy faktycznie wystartowali średnio. Wygrana i porażka. Oni mają jeden mecz mniej rozegrany niż ten swój najbliższy przeciwnik. No i to będzie fajne, myślę, starcie zespołów, które Seattle Sounders, przecież zespół, który w tamtym sezonie zdobył Supporters Shield, czyli wygrał jakby ten sezon zasadniczy w MLS. No FC Dallas to jest ekipa, która no, do tej czołówki cały czas musi szusować w ostatnich latach. Kto wie, jak będzie się ten sezon układał. Myślę, że no, o tej pierwszej 30 jeszcze myślę, że warto zarwać noc. Tym bardziej, że to będzie niedziela. Także no, fanom MLS to spotkanie. My wybieramy MLS.pl, my wybieramy jako starcie kolejki. Mamy jeszcze trzeci temat, bo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Minnesota United w 2018 roku dołączy do MLS. Tomku, jakie są nastroje w Stanach w ogóle? Czy mówi się coś na ten temat, czy to jest po prostu, czy w ostatnich latach tyle tych drużyn już dołącza do MLS, że na nikim nie robi to większego wrażenia? Kolejne zespoły tu akurat do stawki. Minnesota to jest taki klub, który psuje wszystkim komisarzowi MLS, Garberowi. On szuka takich nowych marketów, oczywiście pod kątem marketingowym, które są... Minnesota to jest takie miasto ludzi młodych, ludzi, którzy, jak to Garber sam powiedział, tam jest więcej ludzi, którzy jeżdżą na rowerach niż na Brooklynie, a Brooklyn jest naprawdę fajnym miejscem. Minnesota to jest takie miasto, gdzie jest duży napływ ludzi pochodzących ze Skandynawii. I tam tak naprawdę do, nie wiem, 2 lata wstecz, 3 lata wstecz, 3 lata wstecz, no nie było klimatu na piłkę. Zmieniło się to wszystko praktycznie jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Powstała drużyna, znalazły się pieniądze, powstała drużyna, dołączyła do tej ligi NASL, która jest nieoficjalnie mówiąc tak jakby drugim szczeblem rozgrywkowym w Stanach. Mają wielkie aspiracje, też chcą, też się rozwijają, też dołączają nowe kluby. Natomiast no, powiązań żadnych z MLS nie ma. I ta drużyna Minnesota United w NASL wypromowała siebie bardzo dobrą grą, szczególnie w sezonie ubiegłym, kiedy wiosną, bo w NASL rozgrywa się sezon z podziałem na wiosnę i jesień,
kiedy na wiosnę tak naprawdę to nie było na nich mocnych. Wygrali tą wiosnę w cuglach. Początek jesieni też mieli piorunujący. I co oczywiście zaznaczyło się bardzo mocno w postaci powołania do pierwszej reprezentacji Stanów Miguela Ibarry, rozgrywającego drużynę Minnesoty. On z Christianem Ramirezem stworzył niesamowicie fajnie współpracującą parę. Ramirez wygrał koronę Króla Strzelców i szczerze powiedziawszy, dopóki, to była też taka ciekawostka, dopóki Ibarra grał, skupiał się tylko i wyłącznie na grze w klubie, w Minnesocie szło naprawdę, naprawdę świetnie. Natomiast kiedy otrzymał powołanie na kadrę, no to coś się w tej grze zacięło. Musiał opuścić kilka meczy, on nie wiadomo, być może głowa jego też była gdzieś indziej i Minnesota końcówkę sezonu jesiennego miała taką dosyć na równi pochyłej. No do tego stopnia, że w playoffach, do playoff w tamtej lidze się zakwalifikowały cztery drużyny, odpadła w półfinale, a wszyscy w zasadzie przed rozpoczęciem rundy jesiennej zapowiadali, że będą oni głównym faworytem nie tylko do mistrzostwa jesieni, ale także i do wygrania Sucker Bowl, czyli tak się nazywa trofeum pucharowe NASL. No i kolejnym krokiem w przód było właśnie złożenie aplikacji, złożenie petycji na dołączenie do MLS. Dla mnie to była wielka niespodzianka, bo mówię, klub tak naprawdę pojawił się znikąd kilka lat temu, ale ten dynamizm, to, że będą mieli swój własny odkryty stadion, bo ciekawe jest też to, że oni startowali przeciwko Las Vegas, startowali przeciwko Miami, startowali przeciwko kolejnemu tak jakby lokalnemu rywalowi, właścicielowi Vikings, który też ma propozycję, żeby wprowadzić klub z Minnesoty do MLS, ale jednak propozycja United przypadła Garberowi i wszystkim najlepiej, najbardziej do gustu. Człowiek, właściciel Minnesota Vikings między innymi twierdził, że wybuduje dom, czyli tak jakby halę, na której będą mogli grać piłkarze. Natomiast właściciele Minnesota United przekonali Garbera co do tego właśnie, że będą budowali taki typowo piłkarski stadion. No i cóż powiedzieć, no Minnesota musiała pasować Garberowi. Garber na początku poszła w świat informacja, że dołączą do ligi w 2018. Teraz troszeczkę sprostował tą informację i powiedział, że jeżeli na przykład w 2017 roku LAFC nie będzie gotowe do tego, żeby zagrać w lidze, a Minnesota będzie, to Minnesota zagra w lidze jako 22 zespół. Bo jeszcze po drodze oczywiście do MLS dołączy Atlanta. No właśnie, do roku 2020 planuje się, że MLS będzie miała już 24 drużyny. Ty doskonale przecież pamiętasz, jak MLS startowała. Było 10 zespołów, a więc popatrz, po 24 latach będziemy mieli ponad oczywiście, dwa razy tendencja, zespołów. Powiem MLS. Ci szczerze, że ciekawa w przeciągu tych 20 lat przyjechałem tutaj w roku 1994. Byłem tutaj akurat w momencie, kiedy odbywał się mundial w USA. I ten mundial tak napędził koniunkturę piłkarską, że ta liga powstała, bo MLS jest tylko i wyłącznie wypadkową sukcesu pomundialowego i kręci się do dziś i to kręci się dosyć dobrze. Ja myślę, że ten taki powolny, ale stopniowy rozwój, który preferuje Garber, ma w sobie coś logicznego, dlatego ja jak najbardziej cieszę się strasznie, że powstają nowe drużyny, że takim właśnie klubom jak Minnesota czy Atlanta, która jest też zakochana w futbolu, daje się szansę. Cieszę się, że w końcu robi się ligę rezerw, bo to była też zmora zawodników utalentowanych, którzy nie grali w pierwszych składach podczas weekendów. Na przykład Mateusza Miazgi, który w ubiegłym roku oprócz 7 występów w MLS zagrał 3 czy 4 razy w drużynie rezerw, która tak naprawdę nie przynależała do żadnej ligi. Grała sobie
te mecze tak od przypadku nie było w tym żadnej ciągłości. Cieszę się też, że NASL się rozrasta. Nie wiem, tam zasady są dużo inne, dużo mniej skomplikowane niż w MLS, bo tam w zasadzie, jeżeli masz pieniądze, to wkupujesz się w ligę, ściągasz zawodników i grasz. Także nie wiem, jak sobie ta poradzi, będąc tak naprawdę konkurencją dla MLS. Być może w przeciągu następnych 5-6 lat wszyscy przewidują, wszyscy mówią, że dobrze byłoby, gdyby w Stanach zrodził się jednak pomysł taki, żeby były i awanse, i spadki, i ta NASL wtedy byłaby taką właśnie taką drugą ligą, z której można by było, taką silną drugą ligą, takim dużym zapleczem, z którego najlepsze ekipy awansowałyby do MLS. No tylko, że z kolei Amerykanie kochają playoffs, także nie wiem czy tutaj nie jest cały pies pogrzebany. No właśnie, NASL, North American Soccer League, o której właśnie przed chwilą mówiłeś, startuje już w pierwszy weekend kwietnia, więc też będzie fajna okazja, żeby porównywać to, co dzieje się w MLS. Teraz polscy kibice, myślę, że z większą ochotą, no i mają większy dostęp też do MLS, poprzez właśnie, że Eurosport wykupił transmisję. No jestem ciekawy, kiedy North American Soccer League będzie transmitowana w Polsce. Kto wie, na razie wszystko idzie ku temu, żeby to był naprawdę kandydat do rywalizacji nawet z MLS. Cóż, no myślę, że możemy o tym jeszcze pogadać sobie i przez najbliższe 3 godziny, ale spokojnie, będziemy dawkować emocje. Pierwszy odcinek MLS.pl podcastu Tomasza Moczerniuka i Adama Kotleszki dobiega końca. Ja tylko dodam, że Państwo możecie kontaktować się z nami. Wszystkie swoje sugestie, wszystkie plusy, minusy jak najbardziej przyjmujemy na maila MLS po polsku, tak jak słyszymy, @gmail.com. Tam możecie kierować swoje właśnie wszystkie prośby. Pytania oczywiście w drugim odcinku, który mam nadzieję dożyjemy za tydzień, będzie się ukazywał. Będziemy na nie wszystko mamy odpowiadać. Też eksperta, także mamy tutaj eksperta, nie odbiega który wcale miejscu, wiedzą cóż więcej nam potrzeba. W Polsce w ogóle to niesamowite, że ktoś się interesuje tak futbolem z peryferii, który no nie ukrywajmy, do jeszcze może kilku lat wstecz tutaj piłka amerykańska, soccer, no to wszyscy patrzyli na to z przymrużeniem oka, a teraz myślę, że podpisanie kontraktów z Kaką, czy z Dawidem Villą, czy z Frankiem Lampardem sprawiło, że jednak tych followersów liga będzie miała coraz więcej, dla których no, ja cieszę się strasznie, że Eurosport wykupił transmisję. No i mam nadzieję, że te godziny nie odstraszą od oglądania, od kibicowania, od śledzenia. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za ten pierwszy odcinek. Dokładnie, a więc meldujemy się za tydzień. Dawajcie znać, komentarze pod filmem są wręcz wskazane. Przyjmujemy wszystko na klatę, a więc myślę, że no będzie jeszcze naprawdę... Miejmy nadzieję, że to jest tylko początek tego fajnego projektu. Jest z nami Mateusz Miazga, obrońca Red Bulls Nowy Jork, którzy wczoraj pokonali DC United 2-0. Mateusz, powiedz, jak podobała Ci się przede wszystkim pierwsza połowa, bo wyszliście bardzo skoncentrowani. Trener DC United po meczu powiedział, że oni w zasadzie they didn't show up, czyli nie pojawili się, nie weszli w mecz tak jak trzeba, ale to chyba Wam się należy kredyt za to, że nie pozwoliliście im w ten mecz wejść, prawda? Tak, a ja myślę, że bardzo dobrze wczoraj graliśmy, a jako zespół indywidualnie wszyscy dobrze wygrali, a zrobili ich robota. No i myśleliśmy, że w pierwszej połowie i w drugiej my daliśmy mecz na naszą zasadę, on our terms, wydaliśmy ich mecz i my kontrolowaliśmy mecz, no i dostaliśmy ten pierwszy gol, co był bardzo dobry, prawie zrobił świetną robotę, wtedy kontrolowaliśmy. No i w drugiej połowie był 1-0, no i dosyć, oni mieli więcej piłki, ale a myślę, że dostaliśmy naszego drugi gol, no i wtedy już było po meczu, po tego drugiego gola i wtedy zrobili robotę i
Tak, ta druga bramka zdecydowanie ich dobiła. Wydawać by się mogło, że ich dobiła, ale tam w końcówce Dave Arnold zachował się jak rutyniarz w polu karnym, szukał tego faulu. Jak oceniasz tą sytuację? No niestety było. Ja myślałem, że mogą wygrać piłkę, no i trochę, wiesz, myślałem, że mogę wygrać, no i włożyłem nogę i wiesz, trochę go, a tak minimalnie go dotknęłam, ale widziałem, że on już lecił i myślał, że on już chciał dostać karny. No i niestety, wiesz, sędzia może i tak karny, albo nie karny, a na tą sytuację powie, że tak, no i co może zrobić. Ale jestem szczęśliwy, że on jest, nie strzelił i dostaliśmy shoutout na ten mecz 0 gołów przeciwko. Tak jest, Pontiusowi powinieneś podarować po meczu koszulkę w ramach rozliczenia za to, że spudłował ten rzut karny. Natomiast powiedz mi, czy trener Jesse Marsh mówił ci coś na temat tego karnego? Czy w ogóle nie było takiego tematu, cieszyliście się ze zwycięstwa? Bo tak naprawdę nawet gdyby Pontius strzelił tego gola, to byłoby 2-1. Tak, nie, nie. Po meczu mówił, że bardzo dobrze grałem, a wtedy w szatni, wiesz, trochę pogadałeś swojego karnego. Ale pierwszy rozmawiałem z kapitanem Dax, bo Dax go krył i wiesz, on mi mówił, wiesz, że następny raz, żeby nie składać nogi, bo on go miał, ale to, nauczę się od tego i no, następny raz będzie lepiej, ale też Jesse mówił, wiesz, że on myślał też, że jak ten Arnold poszedł do Baxy, pole karne, że on myślał, że on od razu nie wiedział, co zrobić, to szukał ten karny, rozumiesz, on szukał ten karny, no i niestety, wiesz, podfalowałem trochę i wiesz, i karny był, called the PK, ale dobrze, że nie strzelił. Oczywiście, no to jest stary rutyniarz, 34 lata, także on wie doskonale, jak się zachować. No tobie, to tak jak powiedziałeś, tak jak podsumowałeś, rozegrałeś mecz świetny, byłeś bardzo pewny w swoich interwencjach, wygrywałeś niemal wszystkie pojedynki główkowe. Widać było, że cieszyłeś się z tego zwycięstwa, widać było, że drużyna odetchnęła z ulgą, bo nie wiadomo było, jak kibice was przywitają, nie wiadomo było, jak się mecz potoczy, natomiast po meczu widziałem, że zadowolony byłeś, rozdawałeś mnóstwo autografów. Czy kiedykolwiek w życiu tyle autografów rozdałeś po meczu? Tak, ale wiem, że jak pójdę do jednego kibica, to muszę wszystkich autograf podpisać, ale nie, bo dosyć dużo ludzi, wiesz, wiedzieli, że wiesz, to było ważne zwycięstwo, no i wiesz, jak raczej idą autografy podpisać, to one chcą autografy od profesjonalnego piłkarza, to ja byłem szczęśliwy i byłem bardzo zadowolony, że one chcieli moje podpisy, no i teraz jesteśmy na trening i cały fokus jest teraz na Columbus na następny tydzień w niedzielę. No i czego życzymy ci, abyś trenował z uporem i żebyś jeszcze lepszą formę osiągnął. Dziękujemy ci serdecznie. Uciekaj na trening. Pozdrowienia od wszystkich fanów MLS z Polski i rozmawiających po polsku tutaj w Stanach.